Cześć, z tej strony Martyna z bloga Azjatycka Półka. Zapraszam Was na nowy cykl podcastów Akademia, w której będę omawiać różne problemy społeczne i kulturowe dotyczące Azji Wschodniej. Pod koniec czerwca z okazji osiągnięcia 500 obserwatorów na Instagramie Azjatyckiej Półki zadałam Wam pytanie o nurtujące Was kwestie dotyczące Azji. Zasypaliście mnie wtedy wspaniałymi pytaniami, które chcielibyście, żebym rozwinęła. A ja zobowiązałam się na nie odpowiedzieć, dlatego rozpocznę ten cykl, w którym będę poruszać kwestie zawarte w Waszych pytaniach. I na pierwszy ogień idzie pytanie od użytkowniczki Patrycja25, które brzmi: chętnie dowiedziałabym się, jakie są i jak wyglądają japońskie święta, czy są jakieś odpowiedniki polskich świąt, czym się różnią od naszych, jak wygląda na przykład Sylwester w Japonii, czy jest obchodzony tak hucznie jak u nas. Skąd się wzięły te święta, jaka jest ich historia oraz co jest symboliczne dla tych świąt? Zaczynam od tego właśnie pytania, ponieważ dzisiaj, kiedy to nagrywam, 7 lipca, w Azji obchodzona jest Tanabata. To znaczy, w zależności od kraju to święto nazywa się inaczej. W Japonii jest Tanabata, w Korei to jest Chuseok, w Chinach jest Cixi. A no niestety w Wietnamie nawet nie będę próbować kaleczyć tego języka, bo w ogóle nie mam styczności z tym językiem. Źródłem tego święta we wszystkich tych krajach jest tradycja chińska, która potem rozlała się na inne kraje Azji. Punktem wyjścia tych wszystkich świąt jest jedna historia. Historia miłości dwojga kochanków reprezentowanych przez dwie gwiazdy, Wege i Altar. Którzy to kochankowie zostali rozdzieleni przez wielką rzekę, czyli drogę mleczną w tym wypadku. Wega, tęskniąc za ukochanym, płakała tak bardzo, że wszystkie sroki zleciały się i utworzyły nad rzeką most, pozwalając kochankom w końcu się spotkać. Co odpowiada spotkaniu się tych gwiazd na nieboskłonie. I teraz od co roku, 7 dnia, 7 miesiąca, celebruje się spotkanie tych dwóch gwiazd i stęsknionych kochanków. No może pada to, wtedy muszą czekać na kolejny rok. Podałam nazwy gwiazd, lecz oczywiście w każdym kraju pod tymi gwiazdami są imiona kochanków i różne w zależności od kraju. W Japonii jest to na przykład Orihime i Hikoboshi. Różnią się też sposoby obchodów tego święta w poszczególnych krajach, no ale z racji jej ogółem charakteru i tego, czego dotyczy, jest to przede wszystkim święto zakochanych albo czas, gdy spełniają się marzenia. I w Japonii, no że tak wrócę do pytania, które właściwie było zadane, na ten dzień przygotowuje się specjalne karteczki, na których zapisuje się swoje marzenia czy prośby i wiesza się je na specjalnych bambusowych drzewkach, mając nadzieję na ich spełnienie. Te karteczki nazywają się tanzaku, a drzewka, na których się je wiesza, potem są palone, po to, żeby życzenia się spełniły. Osobiście bardzo lubię to święto, bo pozwala na chwilę przystanąć, zastanowić się nad swoimi pragnieniami, marzeniami, planami, zapisać je, skupić się na chwilę na nich. Zresztą zawsze miałam słabość do tego święta ze względu na to, że jako nastolatka bardzo lubiłam anime Nana. I w tym anime była taka scena, gdzie główne bohaterki w swoim wspólnym mieszkaniu obchodziły święto Tanabata właśnie i wieszały swoje życzenia na drzewku. I bardzo mnie to wtedy zachwyciło i poruszyło. Tanabata to takie typowo azjatyckie święto, raczej bez odpowiednika na zachodzie. Obchody takich typowo japońskich świąt wywodzących się czy to z Shinto, czy z buddyzmu, czy z tradycji lokalnych zazwyczaj wiążą się z festiwalami, czyli Matsuri. Są tutaj też oczywiście zawsze jakieś obrzędy religijne, ale jest to głównie też okazja do spędzenia czasu z rodziną, ze znajomymi. Festiwale to też często stoiska z jedzeniem, gry, zabawy na świeżym powietrzu, jakieś pokazy fajerwerków, okazja do założenia świątnego stroju. Tanabata jest taki matsuri, hanami jest taki matsuri, hanami czyli kwitnienie wiśni, to też zaraz o tym jeszcze wspomnę. Festiwal Gion w Kyoto, no jest tego bardzo dużo, ja nie będę się tutaj specjalnie nad nimi rozwodzić. No i te festiwale, te matsuri to raczej nie są wydarzenia, których odpowiedniki znajdziemy na zachodzie czy w Polsce. Ale jest wiele takich, których odpowiedniki spokojnie możemy znaleźć. No nie wiem, w Japonii obchodzi się Święto Zmarłych, obchodzi się Nowy Rok, Dzień Dziecka, Walentynki i tak dalej. Oczywiście tutaj forma jest inna, bo kultura japońska nie jest jak u nas oparta na tradycji judeo-chrześcijańskiej, więc rzeczywiście te obchody są inne. No ale jakby ten
sam typ świąt pojawia się i tu, i tu. Święto Zmarłych na przykład, to jest obon i ono jest obchodzone w sierpniu. Oprócz odwiedzin na grobach, by je umyć, złożyć ratunek zmarłym. Mamy też festiwale w miastach związane z tym świętem. Tego dnia też wierzy się, że dusze zmarłych wracają, by być ze swoimi rodzinami. Dlatego należy je potem odesłać, posyłając na wodę zapalone lampiony. Za to nowy rok, Osegatsu, to by było takie jedno z najważniejszych świąt w Japonii. Ja bym porównała je tak z statusem do Bożego Narodzenia tutaj u nas w Polsce. Wtedy zjeżdża się cała rodzina, przyjeżdżają do domu rodzinnego, by spędzić razem czas. W nowy rok wchodzi się przy dźwiękach dzwonu bijącego w świątyni. To jest 108 uderzeń dzwonu, który ma oczyścić z grzechów. Oczywiście jest też kwestia specjalnych potraw, zwyczajów. To jest temat na zupełnie inną historię. I takie obchody tego nowego roku często trwają aż do 3 stycznia. Padło też pytanie o Sylwestra. Czy obchodzone jest tak samo hucznie jak u nas? I ja myślę, że no, mamy XXI wiek i myślę, że idea hucznego obchodzenia Sylwestra z szampanem, fajerwerkami, odliczaniem rozlała się już po całym świecie, więc Japonia nie jest tutaj wyjątkiem. Tradycyjnie jednak ten dzień nazywa się Misoka i dotyczy ostatniego dnia w kalendarzu księżycowym. No, odkąd Japonia przeszła na kalendarz gregoriański, to jest 31 grudnia, to jak u nas. No i cała idea tego dnia jest taka, że w nowy rok należy wejść, że tak powiem, z czystym kątem. Bez długów, zatargów, bez bałaganu w domu, więc wtedy też się sprząta. My mamy Sylwester wstaw dowolną stację telewizyjną, a Japończycy mają swoje Kohaku Utagasen. I ono jest emitowane przez telewizję NHK w Sylwestra. To jest wielki koncert sylwestrowy, w którym konkurują ze sobą dwie grupy. Czerwona grupa kobiet i biała grupa mężczyzn. Kobiet, mężczyzn albo grup z damskim wokalem i grup z męskim wokalem. Gala ciągnie się godzinami, widzowie głosują na najlepszą grupę i w sumie to jest takie dosyć prestiżowe wydarzenie. Aczkolwiek z tego, co widziałam statystyki, to raczej oglądalność troszeczkę spada w ostatnich latach. Tak z ciekawostek, to w zeszłym roku wygrała grupa czerwona, grupa kobiet. Co wam jeszcze mogę opowiedzieć? Dzień dziecka jest w sumie podzielony na dzień chłopców i dzień dziewczynek. Hinamatsuri, który jest 3 marca, i Kodomonohi, który jest 5 maja. Obchodzi się też dzień szacunku dla ludzi starszych, który jest we wrześniu. Podoba mi się, że wśród świąt państwowych są takie, które odwołują się do natury. Jest dzień morza, dzień gór, zieleni, równonoc, przesilenie. Ważnym wydarzeniem w kalendarzu jest również Hanami, o którym już wcześniej mówiłam. Chociaż to nie jest święto, nie jest to też najmniej święto państwowe, ale jest to raczej zwyczaj, raczej festiwal. I to są obchody kwitnienia wiśni, kiedy to Japończycy zbierają się, by podziwiać kwiaty, by pić i jeść podczas urządzonych wtedy pikników. No ale to jest też właśnie w temacie tego celebrowania natury, to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak dużą wagę się tam do tego przykłada. Są też oczywiście państwowe święta o charakterze bardziej politycznym, jak Dzień Upamiętnienia Utworzenia Państwa 11 lutego, czy Święto Konstytucji 3 maja. No i oczywiście obchody Dnia Urodzin Cesarza i po zmianie cesarza w 2019, to teraz jest 23 lutego. Ciekawym świętem są też obchody urodzin cesarza Showa. To jest 29 kwietnia. To jest święto upamiętniające urodziny cesarza Hirohito, który panował w latach 1926-89. Celem tego święta jest wspomnienie tych burzliwych czasów, no bo to jak widać z lata panowania, to przypadają one między innymi na II wojnę światową, no i refleksja nad przyszłością kraju. Przez chwilę próbowano zastąpić to święto Dniem Zieleni, ale w 2007 roku powrócono do obchodów Dnia Showa, a Dzień Zieleni przeniesiono na 4 maja, żeby przedłużyć Golden Week. Golden Week to takie kombo świąt państwowych, które skutkuje długim weekendem. Mamy więc wspomniany Showa no Hi, Dzień Showa, 29 kwietnia, potem Dzień Konstytucji 3 maja, Dzień Zieleni 4 maja i Dzień Dziecka albo Dzień Chłopca, jak kto woli, 5 maja. Ogółem jak w przypadku naszej majówki, to czas, kiedy wyjeżdża się na wakacje. Inne takie długie weekendy
Długie wolne jest na czas obchodów obon, święta zmarłych i na Nowy Rok. Oczywiście w Japonii też celebruje się święta bardziej kojarzone z Zachodem, jak na przykład Boże Narodzenie. Z racji tego, że chrześcijanie stanowią jakiś 1% społeczeństwa, to oczywiście jakieś takie obchody w tradycji chrześcijańskiej też mają miejsce. W tym chrześcijaństwie to jeszcze też mam pytanie od Was, więc do tego jeszcze wrócimy. Ale ogółem Boże Narodzenie w Japonii raczej kojarzy się jako święto romantyczne, więc część osób chodzi w tym czasie na randki albo spędza czas z rodziną, to zależy jaki jest status związkowy. Ale jak o randkach mówimy, to warto wspomnieć o walentynkach. W Japonii jest to dzień, gdy to dziewczęta dają słodkości chłopcom, jakieś ciasteczka, czekoladki. I to zarówno dają te prezenty chłopcom, mężczyznom, w których się podkochują, jak i tym, po których po prostu znają. To są tak zwane obligatoryjne czekoladki. Natomiast odwrotnie, czas, kiedy chłopcy dają słodkości dziewczętom, to jest tak zwany biały dzień i on jest miesiąc później. I tak swoją drogą to nigdy nie zastanawiałam się, jak to wygląda w przypadku par jednopłciowych. Czy decydują się chodzić tylko jeden z tych dni, czy oba, czy jak to rozwiązują, czy w ogóle nie przykładają do tego wagi. Jeśli wiecie, to dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa. Halloween za to. To tak jak u nas raczej jest to okazja do jakichś imprez w klimacie halloweenowym, do przebierania się. Okazja oczywiście taka marketingowa dla wszelkich firm, żeby zrobić całe multum produktów związanych z Halloween. W Kawasaki na przykład w Tokio jest wielka parada. I myślę, że to w sumie będzie tyle ode mnie w temacie świąt w Japonii. Można po nich mówić i mówić, bo to fascynujący temat, bardzo rozległy temat, ale wydaje mi się, że ten odcinek Wam da takie ogólne rozeznanie, jak to wygląda. Więc dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze przemyślenia w temacie japońskich świąt. No i będę wdzięczna, jeśli zajrzycie na azjatycką półkę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa!